Niech Pan obdarzy Was pokojem. Poniedziałek 10 października, 28 tygodnia okresu zwykłego. Kontynuujemy naszą lekturę listu świętego Pawła Apostoła do Galatów jako pierwsze czytanie, a Paweł kontynuuje swój temat, nieustannie pokazując, co jest podstawą naszego zbawienia, że to, co najważniejsze, to wiara w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, że pierwsza uprzedzająca jest łaska, którą daje nam Bóg, a nie nasze uczynki, które sprawiają, że jesteśmy przez Boga kochani, czy później jesteśmy zbawieni. I oczywiście tutaj warto zobaczyć, że jest to pewien kontekst, w którym święty Paweł pisze, bo doskonale wiemy też, że wiara bez uczynków jest martwa. Ale w tym wypadku Paweł pisze do ludzi, którzy przeakcentowują uczynki, którzy myślą, że trzeba wejść na nowo w prawo, trzeba dokonywać pewnych rzeczy i od tego zależy nasze zbawienie. Doskonale wiemy, że zbawienie zależy od Jezusa Chrystusa. To dzięki Niemu jesteśmy zbawieni i z tej miłości, z tego zbawienia i tej łaski, którą daje Jezus Chrystus, rodzą się nasze dobre uczynki, bo oczywiście o nich też zapomnieć nie możemy. Niemniej w tej wspólnocie w Galacji akurat uczynki są przeakcentowane i wydają się najważniejsze, dlatego Paweł o tym nieustannie pisze. Warto to pamiętać, żebyśmy również i my tego nie zgubili, żebyśmy nie powiedzieli, a co z uczynkami. Tak, są ważne, są potrzebne, ale zawsze rodzą się z wiary, zawsze rodzą się z tej łaski, zawsze rodzą się z tego, co daje nam Jezus Chrystus jako pierwszy. I Paweł dzisiaj interpretuje historię ze Starego Testamentu. Też robi rzecz ciekawą, bo doskonale wiemy, że w Biblii pewne wydarzenia mają sens dosłowny, czyli historyczny, ale również mają sens alegoryczny. I dzisiaj Paweł nawiązuje do Abrahama i do jego dwóch synów. Doskonale znamy tą historię. Pierwszy syn zrodzony z niewolnicy, z Hagar, czyli Izmael, i później dopiero ten syn obiecany, syn przymierza, Izaak, zrodzony z Sary. Więc Paweł pokazuje dzisiaj tą historię i mówi, do kogo chcesz należeć, gdzie jesteś, czy jesteś tym zrodzonym z niewolnicy, który automatycznie podlega prawu. I tutaj pokazuje, że to są ci, którzy wchodzą w to przymierze zawarte pod górą Synaj. Czy może jest nowe przymierze, i doskonale wiemy, że to już jest przymierze w Jezusie Chrystusie, zawarte w tak zwanym górnym Jeruzalem. Tutaj nawiązanie do Apokalipsy, czyli do Syjonu, czyli świętego miasta stępującego z nieba. Tam są ci, którzy już są urodzeni i poprowadzeni ku wolności. Tak zresztą, jak pisze święty Paweł na końcu tego fragmentu, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Cały czas pokazuje to działanie Chrystusa. Przecież to On nas wyzwolił, to On nas uwolnił i On nas teraz prowadzi ku tej wolności. Więc czy chcemy wrócić na nowo pod jarzmo grzechu, pod jarzmo niewoli, pod jarzmo prawa? Jeśli mowa o jarzmie, to warto przyjąć to jarzmo Jezusa Chrystusa, który mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię i weźcie na siebie moje jarzmo. Jeśli jakiekolwiek jarzmo, to tylko jarzmo Jezusa Chrystusa, a nie jarzmo niewoli. Jako modlitwę dzisiaj po tym czytaniu otrzymujemy psalm 113. Od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. To ciekawe stwierdzenie, czy tu chodzi o wartość czasową, czy taką może geograficzną. Czy od wschodu aż do zachodu słońca, znaczy od rana do wieczora. I faktycznie możemy tak to interpretować, od wczesnego świtu aż do późnego zachodu. Ale możemy też popatrzeć terytorialnie właśnie te kierunki geograficzne od wschodu aż do zachodu, czyli cały świat jest objęty tą chwałą imienia Bożego. I to pytanie, kto jest jak nasz Pan Bóg? Chcemy zobaczyć Boga wielkiego, Boga potężnego, Boga niesamowitego. No, trochę w tym kontekście Boga, który jest zawsze wyjątkowy, który jest inny i nikt nie jest jak nasz Pan Bóg. A co, jaki jest ten Pan Bóg? No właśnie, widzi i tego nędzarza, którego podnosi i dźwiga z gnoju. Chce zobaczyć tego ubogiego, spogląda z góry w dół i choć ta perspektywa jego jest wysoka, to jednak widzi każdego potrzebującego, każdego, kto zwraca się do Niego o pomoc. W Ewangelii fragment, który pokazuje Chrystusa, który chyba dzisiaj wypowiada gorzkie słowa.
to plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku. Po raz kolejny ludzie chcą znaku, znaku. Jeszcze raz, Panie Boże, przekonaj nas. Jeszcze raz zrób coś, żebyśmy uwierzyli. Jeszcze raz powiedz coś niesamowitego. Chcielibyśmy to zobaczyć, a może wtedy uwierzymy. Ciągle te twarde serca, serca, które nie są przejednane, serca, które nie są przekonane i serca, które nie potrafią zobaczyć już tego, co Jezus zrobił, czy usłyszeć tego, co powiedział. Dlatego Pan Jezus mówi o tym, że no, ten lud będzie potępiony, ale nie przez niego. W końcu powiedział Nikodemowi, że Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby go potępił, lecz żeby zbawił, ale tymi, którzy będą potępiać, to jest królowa z południa, która słuchała mądrości Salomona i to są ludzie z Niniwy. Ludzie z Niniwy, którzy na nawoływanie Jonasza się nawrócili. Ludzie z Niniwy, którzy też przecież na samym początku, jak mówi Księga Jonasza, nie potrafili odróżnić prawej ręki od lewej, czyli nie mieli rozeznania. Ale dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. Dzisiaj mamy to plemię przewrotne, które też wydaje się nie potrafi odróżnić prawej ręki od lewej, czyli nie potrafi już teraz zrozumieć nic z tego, co mówi Jezus Chrystus. Bądźmy tymi, którzy są mądrzy, bądźmy tymi, którzy potrafią dzięki Słowu Bożemu kruszyć te nasze twarde serca. Mamy też tą perspektywę cały czas Boga, który przychodzi, aby przemieniać, aby to serce kamienne zabrać, a dać nam serce z ciała. Niech to Słowo dzisiaj nas przemienia, niech to Słowo dzisiaj nieustannie nas nawraca i niech to Słowo kieruje nas ku Chrystusowi, czyli ku wolności. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.